Witajcie na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszamy Was dzisiaj na film o Tuzis. Tuzis, czyli jakieś takie dzieciaczki, bobaski przebrane za zwierzaki oraz ich zwierzaki. Tu jest jeden tajemniczy bobas. Jeden tajemniczy bobas i dwa tajemnicze zwierzaki. Mamy dwa opakowania. Różnią się... No bo tu jeszcze są. Tak, różnią się tutaj... Ci, którzy są widoczni, są inni i mamy nadzieję, że w środku też będą inni. To jest zestaw Przyjaciele od Kobi i tutaj mamy bardzo dużo Tuzisów. O, my mamy tego kota. Rzeczywiście. Chyba będzie miał. Papuszkę mamy. Ale ich tutaj jest no naprawdę bardzo, bardzo dużo. Aż się pogubiłam i nie tutaj mogę znaleźć. Są słodziaki, tutaj jest te, ci w różowych to są słodziaki. Potem są, co to jest? Dzikuski. Tutaj są odjazdowe, czyli my mamy słodziaka. Potem mamy odjazdowego. Odjazdowego też mamy, nosorożca. Odważne, rozrabiaki, zuchwałe i drogocenne. Świecące. Wow, na edycja limitowana, drogocenne, świecące. No dobra, daj, otwieramy. Nożyczki w łapki rozcinamy. Nożyczki w łapki rozcinamy, a tu jest jeszcze zaznaczone, że jest to seria pierwsza i 5+. No ciekawe, ciekawe, czy jest jeszcze jakaś inna seria? Zabieramy się za otwieranie. O, nawet się udało to zrobić bez nożyczek. Czekaj, czekaj, czekaj. Spokojnie, tutaj już widzimy, coś mamy, ale poczekaj jeszcze z tym otwieraniem. Tu jest o! Tajemniczy koba. Najpierw zobaczymy, co to jest w tym tutaj. Jakie one słodziaki, maluszki, takie fajne. To jest lis i nosorożec oraz zwierzak żyrafa. No już otwieramy. Ja otworzę te dwa. Poczekaj, poczekaj. Najpierw otwórzmy kartę. Zobaczymy, co to jest ta karta. Pewnie, aha, tutaj można sobie zaznaczać, co już się ma. Kogo chcesz otworzyć najpierw? Bo mamy woreczki. Jeden jest woreczek duży i dwa są małe. Czyli najpierw otwieramy zwierzaki? Tak. Proszę bardzo, wyjmij. A tutaj, tu żebyśmy widzieli wszyscy tutaj? No wysyp nam go tutaj. Ja tego otwieram. Tu jest słonik, a tu jest lampart. Tu mamy dzidziusia. Otwieramy teraz dzidziusia. Pokaż tego dzidziusia. Czwarty. Dzidziuś czwarty. Trzeci dzidziuś. Czwarty. Aha, no na woreczkach to tam wiesz, jest napisane. Cokolwiek. A to co za dzidziuś? Poszukaj. Czy tam są jakieś ich imiona? Jakie one mają pieluszki, jacie. Jakie słodziaki. Pokaż mi to tylko. No. Ach, mają jakieś imiona. Czyli my mamy taką kolorową pandę teraz. Może. Ona jest. Dobra, to ja zobaczę na opakowaniu. Kolorowa panda. Pingu chyba. Wygląda na pingu. No dobra, otwieramy kolejne. Mniejsza o ich imiona, to nie jest najistotniejsze. Otwieramy kolejną pakę. Karteczkę to już sobie odpuścimy. Już wiemy, co tam jest. No to masz tutaj nożyczki i sobie otwórz kartkę. A my tutaj mamy... Co my tutaj mamy? Już pokazujemy. Gdzie masz pingwina? To jest papuga. Mamy kota jakiegoś. Mamy papugę.
Co otwierasz? I mamy... Co to jest? Motyl? Pokaż. Chyba motyl. To. Nie, to pszczoła. Pszczoła. Nie widzisz pasków. A gdzie jest trzeci? A tu coś widzisz? Dobra. Tu jest. No dobra, czyli tutaj Tuzisy. Oli przejęła zwierzątka. Proszę bardzo. Tutaj Tuzisy, które już są. A ty otwierasz kogo? Bobasa. Tu wysyp, proszę cię. Żebyśmy widzieli, tu wysyp, bo tam nie widzimy. Pomarańczowa pielucha? Nie, różowa. Różowa pielucha? Żyrafa! Wow! O, to jest komplet, bo jest też zwierzak żyrafa. Pokaż. Oliwka ma, dasz na chwilę? Nie, to inna jest żyrafa. No dobra, zaraz zobaczymy na tej naszej karteczce, ale jeszcze tutaj mamy... zwierzaczki do otwarcia. I mamy tutaj kociaczka malutkiego takiego. No, ty się pomyliłaś, no popatrz. Są dwie żyrafy. Czy to lisek bardziej? Proszę bardzo. I lew. Nie ma żadnej pary. Nie ma pary Tuzisy ze zwierzaczkiem. Proszę, tak wygląda lew. Ale ich tutaj mamy. Trochę się nadzbierało. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 6 i 6 tyle miało być. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I tak one wyglądają, a powiem wam, że są bardzo fajnie wykonane. Takie bisa, lekko gumowate. Bisa. Nie jest to plastik właśnie. Trochę... Kręcą mi się główki, no. Troszkę to przypomina te... Tak zawsze porównuję do kucyków z gazety My Little Pony. No i właśnie z takiego jakiegoś fajniejszego właśnie materiału, jak te kucyki, są wykonane te Tuzisy. Takie trochę gumowane. Tu mają jakieś dziurki. Może do nich są jakieś zestawy. No i jeszcze tego nie wiemy, ale na pewno to sprawdzimy. A tymczasem 6 bobasów, 6 zwierzaków. Tak się rozpoczęła nasza Tuzisowa kolekcja. Zaznaczymy sobie potem na kartce, kogo już mamy. A my żegnamy się już z wami. Do usłyszenia.